Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 18 listopada. W Polsce obchodzimy wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny, dziewicy i męczennicy, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Chciałbym, kochani, dzisiaj nieco inaczej podejść do tego tekstu z Ewangelii, który opowiada o wyrzuceniu kupców ze świątyni przez Pana Jezusa. Wiemy o tym, że świątynia jest miejscem spotkania. Spotkania Pana Boga z człowiekiem. Czasem jakiejś społeczności, a czasem po prostu jednego człowieka z Panem Bogiem. Otóż bardzo często zdarza się, że niestety dochodzi do różnego rodzaju nadużyć. To znaczy, świątynie są zamykane i ludzie nie zawsze w niektórych momentach mają dostęp do Pana Boga. Papież Franciszek bodajże powiedział, że niech lęk przed zbezczeszczeniem Kościoła nie będzie powodem, dla którego zamkniemy Kościół i stanie się on muzeum. Niech Pan Jezus nie będzie w jakimś bezdusznym, pustym kościele zimnym, niech będzie otwarty Kościół dla ludzi, którzy chcą się tam spotkać z Panem Jezusem. Oczywiście są takie miejsca w świecie, gdzie rzeczywiście jest podwyższone ryzyko i rzeczywiście otwarcie kościoła przez cały dzień byłoby nierozważne. Natomiast bardzo często niestety dochodzi do różnego rodzaju nieuzasadnionych obaw albo do wygody. To jest tak jak z ubraniem. Ktoś powie, mam takie piękne ubranie, ale nie zakładam go, żeby go po prostu nie pobrudzić. Albo na przykład mam taką piękną Biblię, ale nie otwieram jej, dlatego że ona jest tak delikatna, tak ładna, że nie chcę jej w ogóle ruszać. Natomiast Pismo Święte czy ubranie służy po prostu do używania. Świątynia również nie jest muzeum, ale jest miejscem do tego, żeby używać, żeby spotykać się z Panem Bogiem. I również jeśli chodzi o Ciebie, Pismo Święte mówi o tym, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli nie będzie tam spotkania człowieka z Panem Bogiem, to będzie to tylko atrapa tej świątyni. I możesz być nawet piękna, możesz być cudowny, ale w momencie, kiedy nie będzie tam spotkania z Panem Bogiem, to nie będzie Twoje ciało świątynią Ducha Świętego, ale będzie tylko, no właśnie, takim muzeum. Jeśli jesteś proboszczem i masz wpływ na to, żeby otworzyć Kościół, może nie na cały dzień, bo może nie stać Cię na to, ale być może dłuższą część dnia, to zrób to po prostu. Otwórz Kościół, żeby ludzie tam mogli przyjść i pomodlić się. Możesz powiedzieć, ale ludzie i tak przychodzą 5 minut przed mszą świętą. Być może jest to konsekwencja tego, że przez wiele lat przychodzili i po prostu stali za drzwiami i marzli na zewnątrz. Natomiast jeśli przyzwyczają się po pewnym czasie, że można przyjść godzinę czy dwie godziny wcześniej do kościoła, to być może okaże się, że jest to rzeczywiście jakieś takie dobrodziejstwo. Staram się, kochani, do Was bardzo szybko mówić, bo na mojej samotniej, pewnie w różnych częściach Polski dzisiaj się bardzo ochłodziło. Jest w tej chwili tylko 1 stopień Celsjusza. Nie ma co narzekać, bo mogło być jeszcze gorzej. Reasumując, kochani, niech świątynie będą otwarte na spotkanie człowieka z Panem Bogiem. Niech Twoje serce będzie otwarte na spotkanie z Panem Bogiem, żebyś nie był pusty, zewnętrznie bardzo piękny, ale w środku niestety pusty, bo nie będzie tam Pana Boga. I oczywiście dbajmy o to, żeby świątynia była miejscem spotkania człowieka z Panem Bogiem, ale również spotkania z innymi ludźmi. Ale żeby to nie było takie jedynie zredukowane do spotkania między ludźmi, do jakiegoś takiego wydarzenia kulturalnego. Oczywiście ważne jest też spotkanie ze sobą w tej obecności z Panem Bogiem, jeśli to tworzy wspólnotę, a nie jest tylko jakimś takim, no nie wiem, podtrzymywaniem kontaktów towarzyskich. Wyrzucaj ze swojego wnętrza również to wszystko, co nie służy spotkaniu z Panem Bogiem, co kłóci się z tym spotkaniem. Nie może być w jednym miejscu Pan Bóg i w jednym miejscu również szatan, a więc ktoś musi ustąpić albo kogoś trzeba wyrzucić. Niech Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu w Twoim sercu, aby Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, abyś spotykał się tam rzeczywiście z Panem Bogiem. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie bardzo ciepłe, gorące błogosławieństwo z głębi Bożego serca. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.